Witam was, Opsi. Chcę nam dzisiaj przedstawić glitch. A w sumie to nawet nie jest taki glitch. Jak sobie zdobyć tutaj właśnie tych nowych strojów z nowej aktualizacji. Właśnie tych tutaj, które mamy do wyboru w tych opcjach przy rozpoczęciu tych akcji nowej aktualizacji Arena. I po prostu możemy je wszystkie, które są tutaj za darmo sobie zrespić na naszej postaci online. Oprócz właśnie tego browarku, tego kurczaka nie próbowałem, ale tutaj trzy stroje wziąłem i działają. Oczywiście browarka też możecie przenieść, zapisać, ale on wam znika. Nawet jeżeli byście chcieli przenieść tą czapkę, tylko czapkę z tym piwem na inny strój, to od razu wam mówię, że da się, ale i tak stracicie, by tak zniknie ten strój. Mało tego, zniknie wam też strój, na który wstawicie tą czapkę, więc ryzykujcie na własną odpowiedzialność. Ja to sprawdziłem, mogę wam już po prostu powiedzieć, jak taką przestrogę, jak właśnie nie robić i nie próbować, bo nie idzie tego zapisać po prostu. Wiele youtuberów pokazuje zdobycie tej czapki, a to jest tak zwany bullshit, bo zdobyć i zapisać spoko, ale potem i tak ona znika, więc dlatego też miałem kilka pytań odnośnie tej czapki, żeby pokazać. I nie na darmo nie pokazałem, ponieważ u Czarnego nie ma lipy, jak już wszyscy wiecie. A jak nie wiecie, no to już wiecie. No i robimy tego glitcha w taki sposób, że dołączamy do tej akcji albo sami ją stwarzamy. Potrzeba minimum 3 osoby, ponieważ 2 osoby muszą cały czas prowadzić ten wyścig, a my musimy wybrać strój, który chcemy i po prostu udać się do pierwszego lepszego punktu, gdzie możemy się zabić. Chodzi tylko o to, żeby wybrać ten strój, jaki chcemy, jaki nas interesuje i po prostu popełnić samobójstwo. Chodzi o to, żeby zostało tutaj graczy, którzy dokończą ten wyścig, ponieważ jeżeli oni zakończą, to już nie będziemy mieli możliwości przeniesienia tego stroju, dlatego minimum 3 osoby potrzebne. Jest to solo, nie potrzebujemy znajomych, nic, tylko właśnie wziąć udział w takich zawodach, wybrać jakiś strój, który nas interesuje, wejść nim na tę akcję, na ten wyścig i wrócić po prostu już z tego, tak jak ja się tutaj zabiłem. Jest bardzo prosty ten glitch. Oczywiście, jeżeli wam się trafi coś takiego, no to anulujemy. I teraz możecie dołączyć do tej akcji w jaki chcecie sposób, czy z mapki, czy tam właśnie stworzony przez Rockstar. No i później wchodzimy na strój i dajemy to podświetlenie tego ubrania, co jest tam pod spodem. Dajemy D-pad w górę kilkakrotnie i tu spamujemy tylko w jedną stronę przez 15-20 sekund. I jak już będziemy tak spamować, to po prostu wchodzimy na PSA. Dajemy na przykład Spotify lub dajemy na przykład multimedia, cokolwiek co nam wstrzymuje grę. Potem wchodzimy, jak już nam wstrzymie grę, potwierdzamy komunikat wstrzymania gry, wracamy na GTA jak najszybciej, jak tylko nam wstrzymujemy grę, wracamy i dostajemy ten komunikat, jego potwierdzamy X-em. No i teraz czekamy na załadowanie nas na sesję. Jak już nas załaduje, to już powinniśmy otrzymać ten strój. Jeżeli się nie udało, to znaczy, że wyścig się skończył wcześniej i dlatego się nie udało, ale zazwyczaj się to udaje. Każda próba, myślę, że będzie zakończona sukcesem. I teraz po prostu wchodzimy do szafy, gdziekolwiek, gdzie możemy zapisać ten strój. Zapisujemy go już normalnie. Proszę bardzo, strój jest zapisany. Jeszcze to robię dwukrotnie, nie wiem dlaczego zawsze tak robię. I teraz już mamy ten strój. Podpiszemy sobie, jak chcemy.
jest baraka. Mamy strój za friko. Taki strój na pewno troszkę kosztuje, a my nie musimy kupować tego stroju, ponieważ dostajemy go za darmo. Zobaczcie, jakie to proste. Teraz wam pokazuję jeszcze kolejny strój. Wszystko to mi zajęło jakieś 5-10 minut. Mamy już drugi strój. Też ładujemy się z powrotem na sesję już po wstrzymaniu gry. I takie to właśnie jest proste. Więc każdy może sobie taki strój pobrać za friko. I tu mamy drugi strój. Cyklopa sobie zrzuciłem. Teraz spójrzcie, od razu na zrespi ustawiamy sobie odrodzenie w arenie, tutaj w tym lokacji dalszej. Teraz znowu wystarczy tylko zapisać ten strój. Oczywiście możecie sobie teraz maski poprzenosić na inne stroje, jakie macie. Nie ma z tym żadnego problemu. Już mamy ten teleskop, czy w domu, w SecuroServe, czy tam na plaży, no gdziekolwiek, gdzie są te teleskopy. Możemy także w łóżku, a tylko właśnie wiem, że w bunkrze u mnie działa, no i gdzieś jeszcze na pewno działa. I proszę bardzo, kolejny strój. Teraz wam jeszcze pokażę, że wszystko jest zapisane. Można je zmieniać, nic nam nie przepada, tak jak z tym piwem, to nam od razu przepadnie, jak zmienimy. Spójrzcie, tutaj mam poprzedni, baraka jest. Tu mam poprzedniego, właśnie ten aliena też mam. No i cyklop. I możecie właśnie tak sobie rzucić maskę jeszcze ze stroju. Więc to by było wszystko. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, bo zawsze to jakaś kasa w kieszeni. Więc pamiętajcie jednej ważnej rzeczy. U Łopsy go nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo!